Z tej strony Feder Fanatics, jest godzina 7 rano, niedziela 5 stycznia. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego taka dziwna godzina, więc mówię wam już krótko. Jak byłem ostatnio na barkach, to obiecałem sobie, że siądę w tym samym miejscu co ostatnio. Oprócz mnie było tylko jedno auto, zgadnijcie co się stało. Tak jak myślicie, właśnie w tym jednym miejscu, akurat w tym na całe barki, było dwóch leśnych dziadków, więc stwierdziłem, że teraz będę wstawał, jak wybije mój zegar biologiczny i dopiero będę jechał na ryby, nie będę się przejmował jakimś tam świtem, nie świtem, więc dokładnie 7, słuchajcie, 25, jadę na barki, tym razem będzie inna technika. Po prostu mam zamiar, nawet jak będzie lód, siąść na ryby, po prostu gdzieś przy brzegu nawet łowić i wyciągać sobie wreszcie jakieś płotki, jakieś leszczyki większe, bo pamiętam parę lat wstecz, właśnie przy takich już pogodowych warunkach, czyli na skraju lód, nie lód, brały mi piękne medalowe płotki od drugiej strony brzegu właśnie i od tej strony chciałbym siąść, bo słyszałem, że od tej strony nie jest jeszcze zamarznięte. Generalnie na pewno wybiorę się jakoś kompaktowo na te rybki, więc co, jakby co, to będę mógł się szybko przenieść. Nie chcę się rozkładać ze stanowiskiem tym razem i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, też udało mi się kupić, bo mój sklep ulubiony już nie, niestety jest jeden z moich ulubionych, bo wiadomo, jeszcze do Zbycha lubię jeździć. Jest już zamknięty, czyli Ikra na Długiej, więc musiałem pojechać do Krokodyla, no bo tam mają jeszcze zanęty Match Pro. A przy okazji udało mi się kupić całkiem niezłym fartem, zobaczcie, taką ładną haczykową. Nie wiem, czy ktoś zamówił, nie odebrał, czy wolę nie wnikać, po prostu fajnie, że mi się udało kupić i tego. I sobie tak podzieliłem, bo nie wiadomo, czy jutro jeszcze nie, jakby mi się udało połowić, czy jutro sobie nie pojadę, więc trochę haczykowej biorę nad wodę i trochę, słuchajcie, Jokersa. Pół na pół sobie też to podzielę, tak? Schowam do lodówki z powrotem. Tu jest... Kurde, już nie pamiętam, ale to nie wygląda jak ćwiartka. Tak jak chyba połówka Jokersa nawet. Więc ćwiartka tu na dzisiejsze wędkowanie i ćwiartka zostawię na jutro. Oczywiście najbardziej popularna we Wrocławiu, czyli ruska haczykowa, ruska ochotka. Wiadomo, ruskie gazety to ruski towar. O. Zobaczcie, pogoda się zapowiada super. Słoneczko świeci. Elegancko. Wschód. Miał być słoneczny, dlatego wybrałem dzisiejszy dzień na jazdę, na rybki. Głosy, że będą zamarznięte. Calutkie. Calutkie są odmarznięte. Eleganckie. No i mówię, ja z tej strony, bo przypomniały mi się fajne, miłe czasy, kiedy akurat gdzieś mniej więcej koło tej miejscówki łowiłem koniec grudnia, początek stycznia, piękne medalowe płacie i mam nadzieję, że łezka się wokół zakręciła i złowię chociaż jedną dzisiaj taką większą. To Felicja, tyle się zmieściło, nawet ten duży pokrowiec trapera, ledwo co prawda na styk po skosie, ale jak złożysz tylne siedzenia, to całkiem fajnie, dużo miejsca jest, nie? Że ona mi pożyczyła, żeby go trochę, jakby się, jak to się mówi, przeciągnąć, bo stoi teraz. Zobaczcie. Tak wygląda moja mieszanka. Jak się zanętę miesza, to każdy wie, więc tylko pokażę, że tą płoć zmieszałem pół na pół z tym Feather Lake'em. Dodałem jeszcze trochę, słuchajcie, kokobelże i wodą z melasą sobie to zwilżyłem. No, mniej więcej tak.
chciałbym Wam pokazać, jak ktoś zapomnie sita, tak jak ja dzisiaj, to jak można sobie z tym poradzić, ale oczywiście musi być mała ilość zanęty. O, rozcierając pościanki, pozbywamy się grudek i wtedy wychodzi taki efekt podobny, jakby przetrzeć przez sito. O, zobaczcie, nie ma grudek. Nie? Taka ciekawostka dla Was, jakbyście zapomnieli sito. Wybrałem dzisiaj rozmiary haczyków i przyponów. Rybaczki już też zapuszczone tutaj. Ziemia bełchatowska dodatkowo jeszcze z jokersem. I powoli zaczynamy. Słuchajcie, właśnie zacząłem łowienie. Jest 10:25. Rzucone zestawy. Jeszcze jeden muszę poprawić, bo mi się źle rzuciło i zaczynamy. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać dzisiaj. Dzisiaj będzie taki toporny feder, bo szczytówki się dość bujają i słuchajcie, to będzie coś w stylu wszystko albo nic, czyli będzie widać tylko mocne brania. Na razie bez kontaktu z rybą. Zobaczymy, no po prostu dopiero niedawno zacząłem na poważnie łowić, więc czas pokaże. Ale za to pogoda ideolo. Słuchajcie, fajnie słońce mi daje tutaj prosto na mnie, bez rękawiczek. Powiem Wam, czuję się jak na jakimś stoku narciarskim wczesną wiosną i jest bardzo przyjemnie, przynajmniej pod tym względem mi się podoba. Na razie bez brań, bez kontaktu z rybą. Zobaczymy. No powiem Wam, słuchajcie, że jest lipa lekka. Za 10:12 ja miałem jedno takie delikatne branie na białego robaka. No i nic się tutaj, że tak powiem, nie polepsza. Jedynie pogoda tutaj mnie jeszcze trzyma na tym łowisku, bo jakby nie było takiej pogody, myślę, że bym zmienił miejscówkę, bo nie wziąłem dzisiaj dużo gratów ciężkich w ogóle. Rozłożyłem się dość szybko, więc... No nic, siedzimy, zobaczymy. Sypie cały czas, mówię Wam, kurczę. O, chłopcy, słuchajcie, chyba to nas oczekałem. Mam jakąś większą rybę. Wzięła na ten zestaw. Bliżej co mam. Dostała. Mój drugi zestaw. Specjalnie, bo mi się nie chciało. I podbierak mam. Szczycę mam, a podbierak, powiem Wam, ładna jest. Ładna ryba. Ale płoć. To chyba mój PB. To będzie moja rekordowa płoć chyba, słuchajcie. Ale ogromna.
lekko zacięta. Patrzcie. Taka ogromna, świetna płoć, delikatnie zacięta. Jaki ma dziwny ten pod tym, pod rykiem, ale wielka, patrzcie. Nie, nie jest największa moja, ale ma 40 cm, słuchajcie. O. Widzicie? Dobra. Jest, poszła. Dobra, odpłynęła w super kondycji. Mam rybę, bardzo delikatne wzięła, w ogóle nie było widać brania, chciałem sobie zestaw sprawdzić. O, poszło, szkoda, ale mógł być jakiś boczniak po prostu, zahaczona przez przypadek, szkoda, ale tak szła trochę topornie, ale powiem wam, że nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak tu się fajnie dzisiaj siedzi, naprawdę. Nie wiem, czy jest jakakolwiek miejscówka we Wrocławiu, na której tak się można teraz ustawić, żeby była ryba i żeby sobie tak lajtować jak ja. Jest tak elegancko, że zadowolony jestem ogólnie. Miałem zdjęcie, słuchajcie, mam rybę na pikerku. Mam rybę na pikerku i jest ładna. Jest naprawdę fajna, następna, ładna płoć. Może ja już od razu tam pójdę. Wpadłem do wody w ogóle jedną nogą. Powoli poddaję. Ładna ryba. Tym razem piękny leś. Pięknie ugiął, słuchajcie, było takie zabranie po prostu zestawu. Taki
Dzięki Lechu. Okej. 49 cm. Płyń do siebie. Ostatnio była taka dyskusja na internecie, na jednej z grup wędkarskich, że ludzie teraz, co nagrywają filmiki, to nie pokazują wszystkiego na filmikach, nie ma się od kogo uczyć i w ogóle. No słuchajcie, moje zdanie na ten temat jest takie, że jak ja, czy dużo młodsi ode mnie, czy też trochę starsi, tak przypuśćmy do 2000 któregoś roku, wędkarze się uczyli łowić, to raczej na własnych błędach z autopsji, z opowiadań gdzieś z jakichś rad nad wodą. Nikt nikomu nie wykładał czegoś takiego na talerzu i wiecie, i tak, zdradźmy wszystko i łówmy wszyscy największe ryby i nie, moim zdaniem ten sport polega na tym, że trzeba samemu się uczyć, samemu trochę dochodzić do pewnych rzeczy, uczyć się na błędach i trenować i dopiero wtedy to przynosi jakieś efekty, satysfakcje i no i ogólnie pasję. Ogólnie pasję. Chyba Leszek, słuchajcie, taki podobny do tamtego. Idę tam. Ładna rybka. Dzisiaj same grube. O, ale ja odjadę. Delikatnie, tak samo zacięty. Chyba większy niż tam. Popatrzcie. Taki. Troszeczkę większy, 50 cm. 50 cm. Ale powiem wam, że jest, słuchajcie, tak jak mówiłem na początku filmu, czyli są zdecydowane brania,
i są bardzo widoczne, czyli na grubo po prostu wszystko jest. Zazwyczaj na tym miejscu tak zawsze było, że duże ryby brały. To się znowu potwierdziło, posłuchajcie, po gdzieś 4 lata, ja tu z 4 lata myślę nie jeździłem tak regularnie jak ostatnio na barki. Ale jest pogoda ideolo i parę rybek padło, ładnych, grubych. Także jestem naprawdę zadowolony z dzisiejszego łapania. Zdeptałem sobie ostatnio koszyk, jak wyciągnąłem tego drugiego leszka, ale go jakoś spróbowałem naprostować i nie ma takiej tragedii. No mniej więcej tak wygląda teraz, półokrągły taki trochę. Lepiej będzie się nawet trzymał dna na takich stojących zbiornikach. Jest tak na moje oko około 6 metrów tutaj, także wcale nie jest prawdą, że tu jest tak płytko. Jak niektórzy mówią, że z tej strony to jest 3-4 metry i... Nie, tu jest więcej metrów, słuchajcie. No i to by było na tyle. Słuchajcie, dzisiaj jestem zadowolony z dzisiejszego łowienia. Miałem 5 brań, wyciągnąłem 4 ryby, 2 ładne leszki 48,50, jedną płoć 40 cm i jednego małego okonia. Jedno branie, które miałem, po prostu było nie do zacięcia, bo było zbyt delikatne i zbyt szybkie. Ogólnie brały ryby na delikatne zestawy, żyłka przyponowa 0,11,5, Robinson Super Cup chyba, małe haczyki Ownera, 18 do tego plecionka i zwykły przelotowy zestaw bez jakiejkolwiek amortyzacji. Brania były zdecydowane, jak już wzięło to na maksa, ładne gięcia, jedno ładne odgięcie, prawie że odjazd, super, 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 jeszcze raz jestem zadowolony, elegancki początek roku, pierwsze łowienie w tym roku i już taki fajny wynik. Wiedziałem, że tu w końcu te barki odpalą i tak to mi się dzisiaj udało. Brania były na białe robaki, w ogóle nie reagowała ryba na ani pinkę, ani tym bardziej ochotkę haczykową, o dziwo. No i co, może jutro będzie powtórka, zobaczymy, na razie się zwijam jeszcze i jadę do domu odpocząć. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo. Feder Fanatics.